Olciak 93, czyli dziewczyna, która otworzyła puszkę Pandory i poniekąd rozpoczęła całą aferę Pandora Gate, nagrała nowy film, w którym tłumaczy swoje niektóre zachowania. Do tej pory dziewczyna wielokrotnie zmieniała swoje zdanie i gubiła się w zeznaniach, co sprawiło, że w oczach internautów, mimo tego, że zrobiła słusznie, wynosząc na światło dzienne informacje o zachowaniach wśród influencerów, stała się ona bardzo mało wiarygodna. Olciak postanowiła nagrać jeszcze jeden materiał, który również spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem widzów. Nie możemy nawet zobaczyć łapek pod jej nowym materiałem, ale komentarze jasno pokazują, co ludzie o nim myślą. Na przykład, taka darmowa rada, tak rozegrałaś całą tę sprawę, że najlepiej jest zamilknąć, bo z każdą wypowiedzią się bardziej kompromitujesz. Ufamy ci mniej więcej tak, jak ufaliśmy Dubielowi, gdy się rozpłakał. Generalnie w komentarzach pojawia się wiele porównań Oli do Marcina Dubiela. A więc co jest nie tak z tym jej nowym filmem? Olciak stwierdziła w nim, że postępowała tak, jak postępowała, bo bała się, że freak fighty to gangi i mafia. Mówiłam w tym wywiadzie o tym, że boję się wspomnieć o ksywce Boxdela ze względu na własne bezpieczeństwo. A chodziło mi w tym tylko i wyłącznie o to, że ja nigdy nie miałam styczności z wielkimi federacjami. Ja jako szara dziewczyna byłam zwyczajnie przekonana, że świat freak fightów to są jakieś gangi czy mafie, jakkolwiek by to nie brzmiało, naprawdę. I myślałam, że po prostu zrobią mi krzywdę, jeżeli wjadę im na podarza. I chyba nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że dziewczyna pojawiała się na konferencjach Fame MMA. Proszę do pytania. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeszcze wracając do afery budowlanej. Nie! Tak! Jako tutaj kobieca... No i tutaj ja nie miałem nigdy styczności. Nie o to, że ja nigdy nie miałam styczności z wielkimi federacjami. Ja jako szara dziewczyna byłam zwyczajnie przekonana, że statki kwalii to są jakieś gangi czy mafie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Oraz sama w tym właśnie materiale powiedziała, że była nawet na after party. W tym miejscu też chciałam podkreślić, żeby nie było kolejnych nieścisłości. Dzień przed tą wiadomością była ta gala Fame'u. I na after tego konkretnego Fame'u wprowadzili mnie inni znajomi z grona influencerskiego. Olciak przyznała również, że screen na temat potencjalnych zachowań Boxdela, który wcześniej zapewniała, że jest podrobiony, jest w rzeczywistości prawdziwy. A teraz jeszcze, żeby nie zostawiać niedosmaku, poruszę kwestię tego screenshota, który lata po internecie, na którym nazywam Boxdela PDF-em. Powiedziałam, że screen jest fejkowy, bo spanikowałam, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałam, jak mam zareagować na informację o tym, że człowiek, z którym kiedyś kręciłam i był mi bliski, wrzucił prywatne rozmowy skrajnie wycięte z kontekstu do internetu. Mowa tu o panu A. I tak będę się o nim teraz wypowiadać. Przepraszam. Kłamstwo w tak banalnej sprawie było okropne z mojej strony. Przyznała się więc do kłamstwa. I dobrze, ale raczej nie zmieni to nastawienia ludzi do jej osoby. A przynajmniej nie tak od razu. Dlaczego więc dziewczyna nagrała filmik i próbuje przekonać do siebie ludzi? Niektórzy mówią, że wszystko robi dla atencji i chce ugrać jak najwięcej dla siebie. Być może nawet zacząć tworzyć jakiś content na YouTubie czy TikToku. A jak jest naprawdę? Tego nie wiemy. Możemy jej albo wierzyć, albo nie. Już teraz zasubskrybuj mój kanał po więcej najnowszych, rzetelnych informacji w przystępnej formie.